Witam Was w nowej serii, jakiej będzie z gry The Saboteur. W ogóle nie wiem, co się odprawia, że ci nagle uciekają. Ale chyba wiem czemu, bo przed chwilą robiłem testy w nagrywaniu tej gry. W takim sensie sprawdzałem dźwięk i, tak, i takie tam. No i powiem Wam tak, że... Możecie muzyki nie słyszeć, albo będziecie ją słyszeć, ale dość słabo. No bo wiecie, YouTube, to pewnie bym dostał masę oskarżeń czy coś. To byłoby śmieszne nawet, bo ja lecę na tej standardowej licencji YouTube'a. To według mnie ciekawi, co to jest za standardowa licencja YouTube'a. Ale dobra, no. Cóż, grę trochę pograłem. Myślałem, że mi się nagrało tam bodajże 17 minut, ale okazało się, że miałem biały ekran w OBS-ie i tylko dźwięk mi nagrało. No, też tak miałem, ale to było z Call of Duty, że czarny ekran mi nagrywał. Teraz to jakoś chyba nagrywa, bo zrobiłem z 5 testów i nagrało. Oczywiście, cóż, no, nie wiem, czy mam pokazywać pierwszą misję, taką pseudo pierwszą misję, albo po prostu powiem, co było. Po prostu nasz bohater był w tym lokum i no po prostu sobie popijał, aż do niego podszedł Francuz i zaczął mu gadać, że powinien mu pomóc w ruchu oporu i takie tam gadać, żeby przestał pić i żeby coś zrobić z Niemcami, takie tam sprawy. No to się nasz Irlandczyk, bo nasz bohater jest Irlandczykiem, się wkurzył i stwierdził, że mu pomoże. No i pojechaliśmy na jakąś stację, gdzie Niemcy trzymają paliwo, wysadziliśmy ją i w jednym miejscu świat nabrał korków, nie jest taki szary. Co mogę powiedzieć o tej grze? Mogę powiedzieć niewiele. Z tego względu, że raz ją grałem u kolegi, bo sobie załatwił pirata i w sumie tylko graliśmy coś od zaju na rzeź i tylko tyle. Nawet nigdy tą grę nie grałem, tak wiecie, żeby wejść w fabułę czy coś. Albo grałem, już nie pamiętam, ale to były zaledwie pierwsze poziomy. Więc dobra, najwyżej damy tu nową grę, żebyście mnie nie słuchali już, tak? No nie wiem, jak to będzie nagrywane z OBS-em. What? Co mam od nowa? Przestawiłem zapis. What the fuck? Aha. I tu będę musiał chyba cenzurę wstawić. Naprawdę. Bo włączyłem opcję na gości. I wtedy to jest w sumie fajne, taki jeden smaczek, że jak opcja włączamy nagość, to nagle słyszymy głos bohatera, to mówi: o tak, o to chodziło, czy coś. Ale mi ciekawi, dlaczego ja mam tutaj, przecież zapis robiłem do gry. No, mamy nazistów, którzy się cieszą. Nie wiem, jak będzie z głosami postaci nagrywane, bo ja w OBS-ie ściszyłem dźwięk główny, a zwiększyłem mikrofon. Nie wiem, że będę przyciszony, jak będę osłabiać. No ale tak planowałem zrobić, żeby ich nie zagłuszać. Tak, masa nazistów, którzy mają swastyki. I chleją je weźmie, tak, Wehrmacht się cieszy tam. A oto nasz bohater. Irlandczyk. Który chleje i wezie. What are we celebrating? We, Art. But if you're keen to get your teeth kicked in, I'll be happy to oblige. Mm. I'd have thought you were too busy kicking yourself. With good reason, I'm sure. What's it to you? You think you're the only man in Barry hoping to drown a guilty conscience? This city is filled with men like us. We all have good reasons. I've been watching you these past weeks. I have seen that you have no love for the Nazis. The question is, how many more people will die at the hands of these jackbooted killers while you sit there cowering like a whipped dog? You're mad enough to break that bottle over my head, but you won't lift a finger to help these people, eh? This isn't my country. Oh, the
defending your conscience at the border? There's the need for justice and at some line drawn on a map? Aye, if it's a map of Ireland, you Frenchmen have unrealistic expectations. Open your eyes! The war is all around us! You can't escape it! You can hide here and leave the fighting to braver men! Or you can walk out that door and do what must be done! The choice is yours! Keep it down. That sort of talk will get us both a bullet in the back of the head. I intend to do more than talk. There is a courtyard around the corner. Meet me there when you are ready to stop hiding. Najwyżej zgłośnie głosy bohatera, bo nie wiem, czy słyszeliście rozmowę. Bo to jest wielka niewiadoma, bo w menu wiecie, wszystko głośno jest, nawet muzyka była głośna, chociaż już ciszyłem, że nie powiem. Dobra, wejdźmy w ustawienia. Tutaj są ustawienia, audio. A dajmy dotąd. No jak widzicie, trochę mam kiepskie ustawienia w audio zrobione, no ale to jest wielki mój test w OBS-ie. Dobra, ciśnienia, aby otworzyć drzwi i idziemy wykonać tą misję, którą już dawno robiłem. Nie wyjaśniłem, przy czym muszę jeszcze raz robić. I tak jak ja tutaj wspominałem, tutaj już mi świat nabrał kolorków, w zapisie jednym. Ale okej. Okay. Jak widzicie, wszystko jest tutaj czarno-białe, co dość był fajny efekt. Muszę przyznać, to był fajny pomysł w tej grze, że takie czarno-białe, jakby pokazywać, że tam gdzie są naziści, to czarno-biało będzie. I zobaczcie na tego czerwień, jak ona jest zrobiona pięknie. Nawet widać z daleka te nazistowskie flagi. Mamy tą czerwień, to normalnie wszystko ładnie widać. Nawet tutaj zobaczcie, jaka jest tu jakaś flaga nazistowska. Pewnie się YouTube do mnie przypierdoli za to pokazywanie, ale to nie moja wina, że to wszystko w grze jest zrobione. Dodatkowo gra o okupacji. No i co mogę powiedzieć? Wiem, że grę robiło studio Pandemic i Pandemic mi się kojarzyło grami takimi taktycznymi, gdzie mi właśnie w pamięć zapadło Full Spectrum Warrior, no i jeszcze Battlefront 1 i 2. No, to mi zapadło, to by, no może to nie były taktyczne dwie gry, te Battlefronty, ale jednak coś było, no nie. No, mnie po prostu zadziwiło, że Pandemic tą grę robiło. Ta karta ładnie wyglądać, no. Dobra. Tak, wiem. Pogadajmy sobie. I see you're a man who'd rather die on his feet than live on his knees. I'd rather the Krauts did the dying. Excellent. There is a German fuel depot down the street. 5,000 barrels of precious petrol, guarded by a handful of half-drunk supply clerks. Sounds like one hell of a fire hazard. My thoughts exactly. We'll need something to get the fireworks started. I know a place where we can get what we need. But first I must know. Are you prepared to kill if necessary? Way I see it. These Nazi bastards bought their own tickets to hell. I'm just laying out the welcome mat. That's my car there. I'll drive. Jezu, samochodzik masz. Kolejno sport. Wow. Zobaczmy jak ten... Let's get moving. Where are we headed? Ręcznie nie znam. I spotted a German supply cache nearby. I am sure they won't mind if we bomb a few things. Dobra. Have you ever handled explosives before? I handled a bombshell once. Turned out she was married. This is serious. All right, keep your knickers on. I know what I'm doing. I had a feeling you would. Niezły ma hamulce i... Look at these fucking Nazis everywhere, infesting my beautiful city like cockroaches. They certainly made themselves at home. It's time we showed them a different kind of hospitality. Nie ma jak to polskie tłumaczenie. Francuzik powiedział fucking Nazis, a władzy przetłumaczyli kolejni naziści. Tak jakby chcieli pokazać, że... Znaczy, nie wiem, Polacy chcieli jakby, wiecie, pokazać, że Francuzi nie potrafią przeklinać czy coś. Albo, że jest wystarczająca brutalność w tej grze. No w sumie patrole niemieckie, które właśnie popychają i biją ludzi. Nice. The supply cache is down that alley. Let's go. Look at those spineless jackals. I can't stand it anymore. Whoa, steady mate.
Let's just get what we came for. Espèce d'enfoiré du merde! Christ, here we go. Dobra. I mamy walkę. Czemu nie? No tak, ja jestem od razu podejrzany, no nie? Masz puszkę na świ. I z buta. Let's get to. What the fuck was all that about? Not now. Let's go. The crates are up there, but we need to be careful. The supply cache is a restricted area. Oh, why? Was that you being careful back in the alley? I lost my temper. It won't happen again. See that it doesn't. I didn't leave a nice warm bar just to get my head blown off. If we are spotted near the crates, the Germans will attempt to sound the alarm. Then we'll have to get rid of that lookout first. Yes. You should be able to find hand and footholds on the surface of that building. Climb up there and throw that Nazi piece of shit from the roof while I move in on the ground. Can you do that? It's a piece of piss. I do not know this phrase. It means yes. Oj, Francuziku. No i w tej grze mamy coś takiego, że możemy się wspinać. To w sumie ciekawe. Aha, czyli muszę przytrzymać W, żeby i klikać spację, żeby mi szedł tam, gdzie ja chcę. Prawie jak w Gothiku, chodzenie po drabinie. Przytrzymaj W i spację, żeby coś zrobić. Przytrzymaj prawie przycisk. Coś? Help me, Irishman! We cannot allow them to sound the alarm! Dobra. Dobra, dobra, ja nie muszę... A masz! I tu pięścią! Co, mało ci jeszcze? Masz tu z buta! Now let's see what kind of party favors these crowds brought for us. Break open those crates! Hop. Dynamit! Dynamita, pewnie włoskie. Okay. Those explosives will do nicely. Just remember to save at least one charge for the fuel depot. Let's get back to the car. Okay. Whatever you say. In honor of the Tula's birthday, curfew will be postponed 15 minutes tonight. No, coś z fuelem będzie. Tylko nie usłyszałem dokładnie, bo kiepskie macie głośniki. Naziści jedni. To chyba było, że godzinę? How are you feeling, Irishman? I'm anxious to get the real show started. Ah, most men would have lost their nerve by now. Tell me, my friend, what were you doing in Ireland before you came to my country? I was a mechanic. Not that it's any of your business. A mechanic, eh? Well, the resistance could use a good mechanic. I didn't know there was a resistance in Paris. That's about to change. After tonight, the Nazis will have a new enemy to fear. Czy ja wiem? Poza tym Francja miała jakiś ruch oporu? Powinni w Polsce zrobić, to dopiero było dobre. Chociaż go zabili, enemy front. The depot is just up ahead. We'll need to create a diversion to get past that gate. The Nazis are trained to investigate the sound of gunshots or an explosion. Use that to your advantage. 10 pounds of high explosive on that truck should get their attention. Aye, that'll do. Start by climbing that building. Once you're on the roof, keep your head down and wait until the truck explodes. Then, use that telephone wire to cross the street into the fuel depot. While the soldiers are distracted, move in quickly and place a charge on the primary storage tank. I'll meet you by the gate when it's done. Watch your ass, Irishman. Okay. Dobra, teraz znowu będziemy się spinać. Wskakuj. Nic podejrzanego tutaj się nie dzieje. Po prostu jestem, no, czyścicielem okien. Takie tam, wiecie. Porządki robię, albo kominiarzem. O. Będę kominy czyścić. Nic mało ważnego. Dobra. I tutaj staneczka jak ten Francuzik podkłada bombę. Fajnie pokazany ten. Ile czasu został do wybuchu. My cue. Time to leg it. No. Skakuj. Aha, to się zajrzy jako wskinanie. Okej. Okay. Wow. Zaniłem się. Dobra, dawać mi ładunki wybuchowe. Kilka.
Ojej, zaraz to wybuchnie. Szybko, szybko, szybko. Chyba tutaj nie podchodzić. Cóż. Tak, nie mamy w dosie, tu zaraz tylko nie walnie. Trzeba uciekać już. I byłaby filmik pokazany, jak nagle świat nabiera kolorów, jak widzicie, nagle wszystko nabiera kolorów, nawet mundury. Ja nic podejrzanego nie robię tu. Ej, Francuzik, chodź tu. Nie będę jechał koło. Well, all we did is blow up a petrol station. Though I must admit it, that fireball did make a pretty picture. You are wrong, Irishman. Something has changed. It is in the air. Can you not feel it? Well, now that you mention it, it is just the beginning. We will push back the darkness, free the city from fear, house by house, and street by street. No, tak twierdzisz? Francuziku? Get some rest, my friend. We will have much to do in the days ahead. Oh, aye. If by that you mean a sweet brunette and a glass of whiskey. Enjoy your reward, Irishman. You earned it. I owe you a drink. No i okej. Okay. W sumie ciekawi, dlaczego mi nie zrobiło to... W sumie robiłem tutaj zapis i ponieważ... Jak dałem kontynuuję grę, to dziwo musiałem powtarzać całą grę nagle. Muszę chyba kończyć coś tu? Otwórz drzwi. Czemu nie? Na, 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 na. Idziemy na tyły. Muzyka jest fajna. Ciekawe, czy się tu do niej przypiedoi, bo je usłyszycie. Tajne przejście. Nie ma co. Wczytywanie danych. Ciekawe, czy mi czasu starczy na to, jeśli nie. 3 miesiące wcześniej. Proszę bardzo. Nie zabyczka. Bollocks! What's got into you, mate? What the hell are you doing? What's it bloody look like? Aurora is my girl now, Sean. I will not have another man picking up her skirt. Oh, eh? For fuck's sake, Jules. You're a driver now. You want respect on the circuit? You gotta stop thinking like a mechanic. I'm put on airs like some posh wanker with a silver spoon up me arse. No thanks, brother. Veronique! Veronique! Martin, beautiful. I'm coming along for the race. Vittore asked me to take pictures. Couldn't he wait till I made myself a little more decent? I don't believe in miracles. Oh, my sister got all the charm. And the brains. That's enough screwing around. We've got a race to win. You boys have work to do. Both of you. Say the word, boss. Let's get our girl on the trailer. I want to be across the border by sundown. No, tak. Ready to move out? The truck is loaded and ready to roll. And the Aurora? Trussed up tighter than a nun's arse. Good. Veronique and I will ride ahead. You boys take the truck and head east to the German border. From there, it's a straight shot to Saarbrücken. I've marked the location on your map. Wach, mamy zaznaczone na mapie. Jak mamy jechać? Nie no. Come on, Sean, get in. Yeah, yeah. Ty nie potrafisz prowadzić? Czy się napiłeś, Francuziku, jakiegoś winka francuskiego? Albo ci, no, pasanty zaszkodziły i nie możesz prowadzić. Ja tak ja sobie przypomnę, że Francuzi wygrali wojnę. To jest dopiero. Good joke, good joke. Du-du-du. No nie możemy pojechać tam, bo był traktor i... This is it, my friend. Ale szmerc! You'd be a famous driver. And I will be right there beside you, reaping the rewards of your success. Which rewards did you have in mind? The women!
These German girls are crazy for racing. We'll have a dozen niemieckie kobiety. Feeding us grapes, eh? Assuming you don't fuck it up, of course. Well, I appreciate the vote of confidence, Jules. But there's more riding on this race than you getting your horn knocked off. Vittori took a big gamble making me his wheelman. You're not gonna let him down, Sean. I hope not. Vittori's got bigger problems to worry about these days. Like what? Like the fact that a war could break out any minute, huh? Don't you read the papers? Just the sports section. These Nazi bastards are itching for a fight. If they get their wish, we're all gonna be out of a job. A Francuziku, słyszałeś taki jeden kawał? Jak nazywają się piękne kobiety w Niemczech? Turystki! Słuchaj, że hej. Ach, odbija mi od rana. Niedobrze. Niedobrze. Na, 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 na. Ale widzieliście tamtego złomu, jak jechał ten? Przez most? Kurczę. Ale chociaż w sumie to może być, że auto po... po dziadku, czy tam po jakimś wujku, czy coś. Jakieś samochody było... Jakie marzenie. O, kolejny ten szmerc jedzie. Czyżby nas śledził ten szmerc? Sobie kółeczko zrobił. Idziemy... przez granicę, bo czemu nie... There's the border up ahead. Drive slow and try not to look suspicious. Right. I should have warned me Lederhosen. I'm serious. These assholes are looking for any excuse to start shooting. Czekaj, co mnie tak doczytywało. Ale, gra mam, może coś tam. Wow, i co, die Papieren? Haben Sie Reispapiere? Aaaa! Sofort stehen bleiben, Ihre Papiere! Thank you kindly. Die Papieren, bitte! Not much farther now. I can smell the petrol fumes from here. You just keep your eyes on the track and the pedal to the floor, my friend. You let me worry about the rest. Are you volunteering to be my manager? What's so funny? I didn't have to be a mechanic, you know. I could have done anything. The teacher used to say to me, Jules, all of these kids are stupid, especially your cousin Javier. But not you, Jules. You are too clever for your own good. I thought Veronique got the brains in the family. She likes to think so. What's her beef with me anyway? I can't put a foot right when she's around. It's not just you. Veronique is tough on men in general. Why's that? One of these days I'll take you to my family's cabaret in Paris, huh? Veronique was raised in the Belle de Nuit. Let's just say it was not your typical upbringing. Fuck? Sounds like fun. My friend, you have no idea. Niezły babce kamwagen chciałem wam powiedzieć. No okej. Okay. Nie wiem co ta babka co ten facet odwalił. Nie ma, nie będę podrzucał nikogo, nie mam miejsca. Flagi niemieckie. Uchy babcia. Ojej, chyba potąciłem ją. No. Co za ludzie? Będą stawiać na środku drogi i będą piersi pokazywać. Boże. Jesteśmy na miejscu, panie. Cousin Javier, where's the boss? Vittori is waiting for you at the bar down the street. Leave the truck with us. Starzy przyjaciele, nowi wrogowie. Shift, mamy być szybciej. Tam mamy, dobra. Yeah, biegniemy. Siema! Kurde. Yo! Niemca już przywitałem, chyba. Jesteśmy już w organizmie. No? O, to świeci. Yo! Fajnie. Był wafen to ciało. I stanę za granicę? Ciekawe. Jej. Siemano. I'm glad you finally decided to join us. We took the scenic routes. You run into any trouble? Just the usual groupies, looking for autographs. A toast to Team Morini and Our Lady Aurora. To Signor Morini, for taking a big chance on a dodgy bloke like me. Another round for me mates. Easy, Sean. You'll need a clear head tomorrow. Dirker flew in this morning from Berlin.
Kurt Durker. I thought he was retired. Speak of the devil. Łoch, jaki Niemiec. Jak się wszyscy boją. Guten Abend, Herr Morini. Always a pleasure to welcome one of our Italian friends to the fatherland. I was just speaking of my admiration for General Mussolini. A kindred spirit to our own Führer. Your country is fortunate to have such a leader, yeah? Racing is my passion. I find little time for politics. Sometimes racing is politics. No, there is a difference. You must forgive my ignorance, Herr Morini. We Germans are a simple people. Perhaps you would enlighten us further? One's a hobby for rich assholes who can't get laid without a flashy car and a silly uniform. The other is racing. This must be that British mechanic who thinks he's a driver. I'm fucking Irish. It's getting late. Why don't we call it a night? The night is young, Fräulein. Stay. Fräulein! I've no taste for German cuisine. Not yet, perhaps. But soon, the women of your country will learn to savor the taste of a purebred German Bratwurst. Bratwurst! Bratwurst! Gosh, get my crazy sister out of here before she gets a Niemcy biją! I am not going anywhere! Nie, nie dostaniecie koordynansu. Who wants to get their face fucking mashed? Wow! Ile ma mechaników? Kościół. And stay naprawdę. The fuck down. I don't think he can hear you. Oh. Ej! Ty, niemiecka kiełbachu jedna. Masz wyj. Nigdy nie nazywaj Irlandczyka, że jest Anglikiem, no. Czy należy do Anglii. Salute that, you fucking knob jockey. Jezu, to polskie tłumaczenie jest kiepskie. Takie fajne teksty wali. The barman's talking to the police. I'll take care of Veronique. You boys, get out of here. Master Juice, time to get scarce. Right behind you. Oh, uciekajmy. Wszyscy się biją. Oh, won. Uciekajmy. Dobra, będę musiał niektóre tutaj kończyć odcinek. Muszę coś załatwić. Ani na na na. Bollocks. Watch it, you bloody... Fuck me. Skylar? Mm, are you chatting me up? Hello, Sean. Hi, Jules. Merde. We'll catch up later. Right now, we need to borrow your car. Gestapo nas goni. So much for awkward small talk. Drive the fucking car! Hold on to your arses. Jakie. Just like old times, eh, Skyler? Never a dull moment. How long have you been in town? Just got in, actually. I see you wasted no time running afoul of the local police. Oh, those fellas behind us. They're just having a laugh. Is this desperado routine meant to be a turn-on? I don't know. Is it working? Will you watch the fucking road, please? The radio ahead has set up roadblocks. Double back and you should be able to slip through the net. They teach you that in your posh English school. Oh, benefits of a higher education. Where? That was fun. Anyone fancy a nightcap? Brilliant. I'm parched. Fuck this. I'm not going to be the third wheel. Take me back to the hotel. W sumie muszę powiedzieć, że fajnie, że gra chodzi, bo chyba kiedyś miałem to u siebie na dysku od kolegi, ale to miałem ten na niski, bo komputer nie miałem wysokich notów. I teraz muszę przyznać, że... Wow! Niezłe efekty, ten, dziur po kulach. Trzeba przyznać. Fajnie są widać jakieś efekty, jak do nas strzelają. Kurczę, nie zleciły. Muszę przyznać, nieźle. A dobra, dojdziemy do jakiegoś tam miejsca. Albo wiecie co? Tutaj zatrzymam nagrywanie. Zobaczę, jak się nagrało. I będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie, cześć.